Witajcie ponownie na kanale marki Iskra. Dziś chcielibyśmy Wam przedstawić arkusz kalkulacyjny do wyliczania wymiarów na podpórki meblowe oraz jak w łatwy sposób wykorzystać go przy pracy na naszym stole SW2. Arkusz kalkulacyjny jest dołączany do zakupu naszego stołu SW2 oraz nowej ulepszonej wersji pozycjonera. Przystosowany jest do mebli wykonanych z płyty o grubości 18 mm. Przeanalizujmy zatem wspólnie, jak korzystać z arkusza kalkulacyjnego. Arkusz kalkulacyjny jest podzielony na dwie metody montowania wieńców w korpusie. Pierwsza metoda z wieńcami wpuszczanymi oraz druga metoda z wieńcami nakładanymi. Weźmy za przykład standardowy korpus o wysokości 720 mm z wieńcami wpuszczanymi, który posiada dwie półki. W zielonej komórce wpisz wysokość korpusu. Arkusz poda wymiary światła pomiędzy półkami dla konkretnej ilości półek, jaką chcesz zamontować w korpusie. W naszym przypadku będą to dwie półki. Następnie wymiar światła 216 mm wpisz w komórce poniżej. Arkusz przedstawi wymiary do środkowej podpórki. Zwróć uwagę, że podane są dwie kolumny z wymiarami. Pierwsza kolumna pokazuje wymiary, gdy pomiaru dokonujesz od góry korpusu. Druga kolumna, gdy pomiaru dokonujesz od dołu korpusu. W naszym przypadku pomiaru dokonujemy od góry korpusu, a więc będą to wymiary odpowiednio 255 oraz 489 mm. Przejdźmy zatem do naszego stołu SW2. Ustaw wiertarkę na środkowym punkcie bazowym. Następnie przesuń formatkę na żądany wymiar 255 mm i nawierć taką ilość otworów, jaka Cię interesuje. Ponownie przesuń formatkę na kolejny wymiar 489 mm i powtórz czynność. Jak widzisz, w bardzo szybki sposób możesz nawiercić taką ilość otworów na podpórki, jaka Cię interesuje. Arkusz kalkulacyjny jest bardzo dokładny i uwzględnia również grubość samej podpórki, 5 mm. Dzięki takiej metodzie nawiercania uzyskasz idealnie równe przestrzenie pomiędzy półkami. Z arkusza możesz korzystać również w swoim smartfonie, a wtedy będziesz go miał cały czas przy sobie. Dziękujemy za wybór naszej marki. To dzięki Wam Iskra stale się rozwija. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!